Przychodzę tutaj z doświadczeniem pracy w Bilonie 3 lata. Sam Bilon już pracuje nad własną technologią, własną platformą blockchain od 2012 roku. I to, co mogę powiedzieć, to, znaczy, a może nawet się spytam, ilu z was jest cierpliwych? Prawda? A taka praca nad blockchainem to jest praca dla wytrwałych i dla cierpliwych, więc dużo osób w Bilonie biega w maratonach i dużo osób w Bilona gra w squasha. Trzeba mieć jednak tą siłę, tą staminę, żeby pracować nad blockchainem, żeby się nie poddawać i codziennie przychodzić i zastanawiać się, jak rozwiązać ten problem. Z KNF-em rozmawialiśmy od czerwca, od lipca, tak? Dostaliśmy małą licencję jakoś tak miesiąc temu, więc trochę trwało, ale zakładam, jak się buduje własną platformę do DLT i blockchain, a nie robi się na Ethereum czy innym publicznym blockchainie, to też nie jest tak prosto, żeby tak wytłumaczyć, prawda? Jak robiliśmy to 5 lat, to teraz trzeba jakiś czas poświęcić, żeby wytłumaczyć, jak my to zrobiliśmy i robimy nadal. Ale to, co chcę dzisiaj z wami się podzielić, to są przemyślenia ostatnich 3 lat, takich zderzania się z kolegami na korytarzu, z tymi mądrymi deweloperami, architektami, również takie w zasadzie żyję Bilonem i żyję blockchainem praktycznie 24 godziny na dobę, bo mój mąż, architekt obecny tutaj, również pracuje w Bilonie, więc wracamy do domu, rozmawiamy o Bilonie, rozmawiamy o blockchainie. Ja jestem po prostu, biegam, może nie w maratonach, ale lubię biegać i jestem wytrwała, uparta i bez przerwy zadaję pytania, także codziennie przychodzę do niego z nowymi pytaniami i on mówi już stop, dobrze. Więc zadaję mu mnóstwo pytań, ale to takich, żeby zrozumieć, dlaczego my to robimy i tak, żeby codziennie wierzyć, że warto robić. I pierwsza rzecz, mit czy prawda, czy blockchain i rozproszone bazy danych to technologia przyszłości? Jak myślicie? Teraźniejszość. Wydaje mi się, że i przez pracę z potencjalnymi klientami wydaje mi się, że jednak to jeszcze przyszłość, że to tak jak z tyłu dzieci, my jedziemy, a dzieci z tyłu mówią, are we there yet? Jesteśmy tam czy nie jesteśmy tam? Niestety jeszcze tam nie jesteśmy. Jesteśmy teraz na etapie na przykład i tak naprawdę już mamy sprzedażowców i tak biegamy po tych klientach i opowiadamy i tak miesiącami rozmawiamy z nimi i nieraz tak trwa 12 miesięcy, żeby któryś się zdecydował z nami podpisać umowę i widzimy, że teraz jesteśmy dopiero na etapie pilota, kończymy pilot, rozmawiamy o architekturze klienta i wszczepiamy to nasze rozwiązanie. I to jeszcze są miesiące, gdzie będzie można powiedzieć na rynku, że słuchajcie, mamy to wdrożenie, tak wyglądał, taki jest use case, tak wyglądał problem, tak rozwiązaliśmy. A poza tym, to co ja widzę, moje doświadczenie jako osoby nietechnicznej, że jednak podstawy blockchaina i rozproszonych baz są tak fundamentalne, oparte o matematykę, o kryptografię, o algorytmy, że tak naprawdę mówimy o nauce, nowej nauce, która się rozwija. I mówimy o tym, że jeszcze będziemy rozwijać ją naprawdę dużo czasu, a porównuję ją zawsze do internetu, dlatego że to jest przekazywanie, zachowywanie informacji trochę w inny sposób. Dlatego że sam internet tworzyliśmy przez lata. Mówimy o początkach, gdzieś w latach 60., kiedy Ameryka, Francja, Wielka Brytania tworzyła ten wspólny projekt. Także na pewno to jest przyszłość. I jeszcze nikt, tak jak mówimy, okej, w zeszłym roku dużo było konferencji, już tak było, te wielkie tada, fajerwerki. Co będzie w tym roku, co się stanie z ICO, co się stanie z kryptowalutami? Mi się wydaje, że jednak blockchain to jest technologia fundamentalna. Na niej będziemy tworzyć w przyszłości, będziemy być może nowe systemy bankowe, będziemy wymieniać systemy bankowe, ale jeszcze przed nami są fajerwerki. Druga rzecz. Czy tak naprawdę wiedza blockchainowa i wiedza DLT to jest ta specialized knowledge, czyli ta wiedza specjalistyczna i czy ona powinna zostawać wśród tych najmądrzejszych, takich wyjątkowych osób, które będą tylko staną na scenie i powiedzą parę mądrych słów, nie będziemy nadal wiedzieć, o co chodzi. I tutaj taka lekcja i moja obserwacja po 3 latach, że absolutnie nie.
nie sprzedasz nikomu blockchaina, żadnemu klientowi, jeśli klient nie zrozumie. Wracamy z rozmów z zarządami, z dyrektorami i jeśli nie porozmawiamy z nim takim bardzo prostym językiem, słuchaj, masz tutaj system, który przetwarza informacje, jeśli potrzebujesz tam coś przechowywać i udowodnić klientowi po paru latach, że tam to istnieje i nie zostało zmienione, to tak, to jest blockchain. Jeśli rzeczywiście użyję przykładów, to sprzedasz. Jeśli będziesz tylko mówił o pięknej technologii, tego nie sprzedasz. Więc jeśli spędzimy dużo czasu ucząc naszych klientów i na różnych poziomach, od dyrektora, kierownika, menadżera projektu do zarządu, musimy być cierpliwi, ale dopiero wtedy sprzedamy jakikolwiek produkt zbudowany na blockchainie. Kolejne pytanie, które pojawia się na spotkaniach firm blockchainowych i DLT, to jest, czy spadną moje koszty? Czyli przynosisz mi blockchaina i co to oznacza? Czy będę miał wyższe przychody, czy będę miał niższe koszty? I tak strasznie staramy się powiedzieć, że będzie dobrze, ale to tak nie od razu. Nie od razu, dlatego że koszty w krótkim czasie nie spadną, koszty w takim średnim czasie zaczną spadać, a tak naprawdę efekty będą dopiero za parę lat. I pytanie, czy ten zarząd, który jest teraz na 4 lata, chce podjąć tę decyzję? Trudno, oj trudno. I wtedy szukamy takich ambasadorów, takich ludzi wierzących, którzy po prostu mają misję. To jest po prostu ich misja i wtedy nam się uda, że tak powiem, otwierają się ich serca, umysły i dopiero oni są naszymi wewnętrznymi ambasadorami w tych firmach. A przy tym jeszcze, jak przychodzi się z projektem z trudną taką technologią jak blockchain, to naprawdę trzeba być cierpliwym i jeszcze powiedzieć im taką może słabą wiadomość, słuchajcie, jeszcze takie R&D i takie wspólne usiedzenie i wytłumaczenie wam, gdzie to wszczepić u was w system i gdzie jest warto wszczepić, to jeszcze tak potrwa kolejne 12 miesięcy, więc to nie jest tak, że, od razu zobaczą efekty, więc szukamy cierpliwych klientów. Czy w przyszłość blockchain i rozproszone bazy danych to jest jeden provider? Czy to jest IBM, czy to jest Ethereum? Mi, tylko ja. Chyba nie. Chyba jesteśmy tak ambitni i Polacy jesteśmy tak ambitni i nie tylko, że każdy z nas próbuje jednak coś zrobić i mamy mnóstwo pomysłów i to jest fantastyczne i wydaje mi się, że będzie dużo providerów, dlatego że każdy będzie próbował różnych use case'ów, czy to w zakresie medycyny, czy ubezpieczeń, czy sektora bankowego. I kto stworzy lepsze community wokół siebie i kto będzie lepiej uczył te community, ten wygra. Dlatego że nie sama technologia wygra, ale jeszcze tą technologią, tą wiedzą trzeba się dzielić. Więc kolejne i myślę, wydaje przekaz z mojej prezentacji to jest po prostu edukacja. Moje ostatnie 2 miesiące poświęciłam na spotkania z firmami konkurencyjnymi Bilonowi, z firmami, którzy są integratorami rozwiązań i pytam się, czy chcecie tak, żebyśmy wszyscy się spotkali i podzielili tą wiedzą gdzieś na jakiejś platformie i odpowiedź jest i są bardzo pozytywnie nastawieni. Dlatego, że im więcej osób rzeczywiście zrozumie z firm, co się stanie z moją firmą, jeśli w którymś momencie zarząd powie, zróbcie coś z tym blockchainem, coś zróbcie z tym blockchainem, tak? To wtedy co się stanie? I warto jest edukować. Przykład może taki dam. Ja jestem byłym kontrolerem finansowym. Byłam audytorem. To oznaczało, że w jakiś sposób informacja była do mnie dostarczana. Jeśli przyjdzie rozwiązanie oparte o blockchain, czyli informacja będzie wprowadzana kryptograficznie w jakiś system, to w tym momencie będąc kontrolerem czy audytorem, może tracę pracę, może szybko muszę pomyśleć, co tu zrobić, żeby się przekwalifikować, żeby nadal tę pracę utrzymać. I tak podejdźmy do innych specjalistów, podejdźmy tak do prawników, do audytorów, żeby uczyć ich, także ludzi pracujących w IT, bo nieraz jak rozmawiamy z przedstawicielami IT czy ryzyka, oni po prostu boją się, że my zabieramy im pracę. My nie zabieramy im pracy. Ich praca będzie ciekawsza, dlatego że ci ludzie są tak bardzo inteligentni, a naraz nagle będą robili o wiele ciekawsze rzeczy. Dajemy im w ręce po prostu fajniejsze narzędzie. I przygotowujemy ich być może do przekwalifikowania, bo jednak statystyki mówią, wczoraj czy w tym tygodniu 11 tysięcy osób straciło pracę w działach prawnych w Goldman Sachs.
Santander zwalnia 10% swojej siły, prawda? Algorytmy nas zaczynają, że tak powiem, wypierać, więc może warto nauczyć się, jak z tymi technologiami za pan brat żyć, żeby znaleźć swoje nowe miejsce. To na tyle, dziękuję. Dziękujemy, ale proszę jeszcze nie czekać, bo może są pytania. Iza Murawska, Bilon, czy macie pytania? Rozumiem, że blockchain to jest całkiem wysoki próg wejścia. Tylko pytanie, co jest największym progiem wejścia dla firm, jeżeli chodzi o blockchain? Czy to są koszty, czy gdzie indziej leży problem? Wiesz co, mi wydaje mi się, że powinniśmy mieć jak największy dostęp do kapitału. Dlatego, że sam Bilon już pochłonął, że tak powiem, friends and family i granty na to, żeby robić R&D naszego własnego kodu, ponad 10 milionów dolarów. Także to są pieniądze i ja liczę na to, że nasze państwo polskie znajdzie jednak taką ścieżkę i NCBIR, żeby dawać te pieniądze również na rozwój całego software'u. Także tak, pieniądze. I w związku z tym Bilon, będąc polski, musiał wyjść za granicę do Wielkiej Brytanii, bo tam mogliśmy szybciej uzyskać dofinansowanie na to, żebyśmy tworzyli nasze rozwiązania. I przepraszam, i specjaliści, których u nas jest mało, bo jednak specjalistów IT, deweloperów, oni się tak trochę pochowali, bo są rozczarowani pracą w dużych korporacjach, przepraszam, w bankach też. I więc czasami po prostu są takimi artystami, wolnymi duszami, więc oni się po prostu nam pochowali trochę. I teraz dobrze by było ich znaleźć i powiedzieć, że teraz będziemy wam pozwalać mówić, jak byście chcieli to robić, tak? Bo tym ludziom trzeba dać głos. Cześć, dzięki Cześć. Za przemyślenia, bardzo interesujące. Mam takie pytanie, wspomniałaś o okresie implementacji, że on jest taki trudny i nawet padły okres około 12 miesięcy. Mogłabyś troszeczkę rozjaśnić, z czego to właśnie wynika, czy to jest kwestia adopcji, czy technologiczny właśnie okres, czy przewidujesz, że ten czas później się skróci, czy to będzie na zasadzie jakichś takich, jak bramki mamy i mamy tyle rozwiązań dotyczące płatności, czy blockchain też będzie na takiej zasadzie, że w pewnym momencie będziemy mieli API, będziemy mieli po prostu plugin, skrypt, który będziemy mogli podgrać i szybka, i ta implementacja skróci się do na przykład miesiąca, dwóch, będzie wszędzie dostępne, czy to w ogóle innego rodzaju problemy? To znaczy chętnie ja zostanę po spotkaniu, żeby w ogóle porozmawiać o naszych doświadczeniach implementacji, tak, na dwóch, trzech use case'ach bez nazwisk, bez imion, bez firm. Ale muszę powiedzieć, że to trochę trwa, dlatego że blockchain to jest po prostu inna baza danych, znaczy DLT, tak, ja nie lubię, blockchain to jest naprawdę słowo kodowe, tak naprawdę rozproszenie, tak, decentralized databases. Czyli naprawdę trzeba dobrze przerozmawiać z działami, jak informacja podróżuje od działu do działu i mądrze się zastanowić, gdzie tak naprawdę jest ta wartość blockchaina, czyli gdzie będzie wartościowe, że wszczepisz coś, co będzie trakowało jakąś informację. I tak naprawdę to trwa, bo to trzeba znaleźć najmądrzejszą osobę w każdym zespole, taką, która widzi trochę wyżej niż swój dział, a takie osoby czasami są po prostu strasznie zajęte. I to po prostu jest też spotykanie. To jest po stronie klienta, że to długo trwa, naprawdę. Czyli najpierw robisz te całe user journey, czyli robisz information journey, później robisz te user journey, tak? Bo tak naprawdę to na końcu tą informację będziemy przesyłać na aplikację klientowi, więc to też trochę trwa. I powiedziałam, że właśnie od momentu jakiego na przykład poca, a później jeszcze launchujesz tego poca, tak? I testujesz na tym 100, czy 200, czy 3000 klientów i wtedy rezultaty, no to spotkajmy się, pomyślmy jakie są rezultaty. Także niestety, ale takie trochę korporacyjna metoda działania. Także jakakolwiek szybka ścieżka, fajnie by było mieć też właśnie w Polsce więcej tych szybkich ścieżek, tak? Żeby można było, nie wiem, mieć tych 100, 200, 300 osób gdzieś przy firmie, czy tych nowych klientów, którzy wiedzą, że ja skorzystam, bo być może będę miał jakąś kasę z tego, jak będę tym królikiem testowym.